Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Przygód ze Steam Deckiem. W dzisiejszym odcinku gra wyjątkowa Divinity Original Sin 2. Kontynuacja dobrego RPG. W tego pierwszego graliśmy trochę z Dawidem, jeszcze na Xboxie z tego co pamiętam. No, gierka mega rozbudowana i mega fajna, zrobiona przez Larian Studios, czyli taką firmę, która ogarnia tematy. Zobaczmy sobie, czy ona tutaj jest wspierana, ale widać, że chyba wszystko zweryfikowane, także wszystko ok. Odpalmy, bo ona jeszcze u nas nie była w ogóle odpalana na kanale i myślę, że będzie odpalana częściej. Ohoho, tutaj widzę jakieś tam różne ciekawe rzeczy wyskakują. Installer, fajnie. Pójdzie od razu, czy jakieś będą problemy? A jak zrobię nie? Aha. Dobra, widzimy się chyba za chwilkę, jak uda mi się to ogarnąć, bo widzę, że będzie mnie tak wyrzucać w kółko do tego ekranu. Także ogarnę i za chwilę jestem. Tak jak widzicie, jestem w trybie desktopowym. No niestety, nie mogłem uruchomić tego instalatora, tych dodatkowych pakietów z poziomu gamingowego. Musiałem przejść, tak jak widzicie, na tryb desktopowy, tutaj podociągać różne rzeczy, jeszcze aktualizuje się w tej chwili DirectX-y i tak dalej, także powiem wam, że no jestem trochę zdziwiony. Gra jest jako oznaczona jako w pełni kompatybilna ze Steam Deckiem, natomiast z poziomu game mode nie startuje w ogóle, bo zapętla się i zawiesza się w konfiguracji do instalowywania blokujących Microsoftowych, jak ja to mówię, śmieci różnych. No i musiałem przejść, linki bezpośrednio nie działają, bo tam można ułożyć touch panelu, natomiast musiałem przejść do trybu desktop i tutaj to widać, że coś tu się dzieje przynajmniej i można coś zrobić, natomiast no w trybie gamingowym niestety nie, co jest bardzo smutne. To taka mała dygresja, za chwilę widzimy się w grze. Już zostałem w tym trybie desktopowym, nie zmieniałem, nie przechodziłem na tryb gamingowy, także zobaczmy sobie chociaż ten początek, bo dzisiaj to będzie bardziej, wiecie, taki odcinek zapoznawczy z tą grą, bardziej tutorial, bo ta gra jest mega rozbudowana. Ale zobaczmy sobie ten chociaż sam początek. Gierka naprawdę, z tego co wiem, zacna. Przynajmniej jedynka była świetna. No, widzicie, jednak będziemy musieli chyba przejść na... No właśnie, będziemy musieli przejść jednak na tryb gamingowy. Bo tu będziemy mieli problem z obsługą klawiatury. A mam nadzieję, że teraz ruszy. Także widzicie, czasami gry, które są... Już nie pamiętam, która gra jeszcze miała podobnie. Natomiast wiem, że była taka. Na pewno spotkałem się z jedną po drodze, która była w pełni zweryfikowana na zielono z obsługą Steam Decka, natomiast też miał jakieś duże problemy, żeby w ogóle wystartować i też trzeba było wejść do desktopu. Postaram się przypomnieć sobie, co to za gierka była. Natomiast tak jak widzicie, tutaj mamy to samo. Też problem ze startem. Zobaczmy teraz, czy pójdzie normalnie, czy znowu będą cyrki. No teraz on już te wszystkie pakiety dociągną, także już nie powinno być większego problemu. Natomiast tak jak wam mówiłem, no nie dało się ich dociągnąć z trybu gamingowego. Linki po prostu nie działały. Klikało się w nie i kręciło się kółeczko i nic się nie działo. No i teraz mamy, wiecie, pełną obsługę kontrolera. Weźmy cokolwiek. A coś się nie klei. Dobra, zobaczmy sobie opcję. Co
co my tu mamy w ogóle. Muzyczka świetna. ...60 fpsów, jakość globalna, ultra, wysokie, wysokie, wysokie. Widzę, że to bardziej takie wysokie są rzeczy. Zostawmy to. Wejdźmy już w końcu do gry, bo ile można czekać. Jednoosobowy, klasyczny. Ależ wygląda to cudownie. Powiem wam, wygląda gierka cudownie. Szkoda, że chodzi z problemami na dzień dobry. I szkoda, że straciliśmy tyle czasu. Ja się postaram powycinać te niektóre fragmenty, żeby to było jak najszybciej w grze. Ale też dobrze wiedzieć, wiecie, z czym się można zderzyć na początku. Że zawsze nie jest zawsze tak różowo, jak się wydaje. Powinno coś od kopa ruszyć, a nie chce. O, mamy tworzenie postaci. Na ekranie tworzenia postaci możesz wybrać bohatera z historią, stworzyć własną postać. Rozumiem. Pochodzenie. Tu mamy jakąś... Postacie fabularne mają bogate historie osobiste. Nie zdążyłem doczytać dalej. No nie wiem, kogo byście chcieli zobaczyć. Dwarfa? Zobaczmy, kogo mamy w ogóle. Fajne. Krasnolud. Jakieś elfy, rozumiem, że są. A może coś takiego? Lizardo. Jaszczur. Informacje o rasie. Jaszczury. Dla większości istot jaszczury są równie egzotyczne i tajemnicze. Czekajcie, ściszę trochę muzykę. Jak pradawne imperium. Reszta świata znaje jako wojowników, filozofów, handlarzy, niewolników, którym należy się szacunek i których należy się obawiać. No, brzmi groźnie. Wyrafinowanie, czarowna pieśń. Dobra, nie będziemy, wiecie co... Nie będziemy tu zwlekać. Okej, fryzura. Taka bardziej smocza, fajnie. O, złoty smok, ognisty opal. Niech będzie ognisty opal. Dobra. Szablon. Cechy, inteligencja, kondycja. Niech będzie. Talenty mają wpływ na unikalną charakterystykę postaci. Wybierz biegłość i cechy. Dostępne talenty 0. Mamy wyrwanie. Aha, dobra, bo my to już mamy, tak? Tagi określają. Jaszczur kobieta. A, dostępne taki. Muzyka świetna. Mistyk. I żołnierz. Weźmy. Instrumenty dla swojej postaci dominował w uprawie muzycznej walki. Flet. Tambura. Ud. Weźmy sobie wiolonczelę. Nie. Dobra, to mamy. Rozpocznij grę. No zobaczmy. Bardzo długi wstęp. Zobaczmy historię. Muzyka świetna. A single drop of source magic. And like
flies to honey. The monsters swarmed. The rabble panicked. The carnage began. And the magisters pointed their fingers at me. Just as I'd planned. I was shackled and collared and sent to Fort Joy. I'd come here to kill Godwoken. But instead, I became part of their story. No, powiem wam, muzycznie wybornie jest. Słucham, odsłuch mam na słuchawkach planarnych, więc powiem wam, że ta muzyka stoi na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o udźwiękowienie tytułu. Mamy 30 klatek, wiecie, to jest gra turowa przeważnie, więc... Still a bit groggy, are we? Don't worry, the sedative will wear off soon enough. Easy now. No need to hurry. Get your bearings and report to me upstairs. Okej, czyli mamy już ten pasek. So, it wasn't a dream after all. Jakbym podpalił statek łańcuch z kulą. Rubbish. Wiem, że tu można dużo rzeczy chyba na dzień dobry pozwiedzać. Tylko nie wiem, czy my będziemy to robić. Wiem, że to chyba też którymś przyciskiem się coś podświetlało. Przesuń przedmiot. Skrzynia blokuje przejście. Wciśnij X, przenieś. Widzicie, przenieś, a mamy podnieś, przesuń. Tu trzeba wszystko sprawdzać w tej grze, zbierać dużo rzeczy, bo wszystko nam się przydaje, wiecie? Mamy jajeczko. Dobrze. Pudełko wzięliśmy. O, trochę przydrupiło teraz. Wszystko zbieramy. Shaking her fluffy coat, the sheep eyes you balefully. Her rectangular eyes like letterboxes. Tak, pamiętam to z jedynki, że można było rozmawiać ze zwierzętami. She kicks you right in the shin. Fresh meat. Nice. Plump. Wszystko voice acting, także. Dobrze, nie będziemy z owieczką gadać. Szkoda czasu. Did you expect a needle? No, wygląda gierka świetnie. Wybór po okręgu. Przejrzyj wszystkie po kolei. Można sobie zmieniać, nie trzeba podchodzić. Kontroler bardzo dobrze zrobiony. Drzwi mamy zamknięte. Do drzwi potrzeba, żeby poszukać klucza do tych drzwi. Rozumiem. Jedynka była chyba, wiecie co, nie pamiętam. Czy to też było na statku jedynka?
przeglądałem, prawda? No to gra nie należy do łatwych generalnie. Stół operacyjny to tu nic. Chodźmy drugą stroną teraz. A, też jest zamknięte, zobaczcie. Czyli mamy sytuację patową. Rubbish. Dobra, a jakie my mamy skille? Zapomniałem, że można na szybko szukać wszystkiego poprzez A. Nie, no chciałbym ten klucz znaleźć, wiecie? To wszystko jest puste. Wiadro wody. To się nam może przydać. Drzwi mamy tutaj zamknięte. Jeszcze wazy, żeśmy nie sprawdzali. O, bingo. Mamy kluczyk. Udało nam się. Zapomniałem, że tak najprościej. Dobra, będziemy mieli trochę jedzenia. List weźmy, półkę. Mamy jakieś fiolki. Weźmy to. Weźmy stołek. Bo trzymaj albo tworzysz. No dokładnie, to już zrobiłem. Otwórz ekwipunek RT i przeczytaj A. Ekwipunek mamy, ale mamy dużo rzeczy. Patrzcie. Otóż to trafia, co podniesiesz. Naciskaj X na przedmiotach, wypij punkt, dowiedzieć się, co możesz z nimi zrobić. Co to jest? Zwój wskrzeszenia, czyli rozumiem, jak zginiemy, to granat burzy ognistej, plecak. Tam te śmieci, to można się pozbyć. Zobaczmy ten list. Rozkazy namiestnika gwardii. Uwaga, dotarł do mnie ponownie, że niektórzy z was omijają zabezpieczenia w ładowni, przesuwają skrzynie na płyty naciskowe. Jakaś wskazówka, to niedopuszczalne. Zabezpieczenia mają na celu obecność co najmniej trójki magistrów chwili miany wacht. Każde odchylenie skutkować będzie wyrzuceniem co najmniej jednego magistra za burtę. Postarajcie się, żeby nie padło na was, magister Siwon. Dobra. No i tu mamy segregację na użytkowe i tak dalej. Dobra, chodźmy dalej. Płyty naciskowe. Dobra, czyli to, o czym mówił ten list. Teraz tak. Zobaczmy, co jest w beczce. Mamy scyzoryk. To mamy w pudle. Nie, pudło żeśmy zabrali. Dźwigam zbyt wiele. Przytrzymaj RT, ekwipunek. Gdzie jest to pudło? To jest to, tak. Weźmy to, upuść. I teraz weźmy to, jak to się robiło? X-em, tak? Podnieś. Ej, nie. Nie X-em. Jeszcze raz ekwipunek. Mogliśmy to użyć. Działania. Przesun. Postawimy to tutaj. O, bingo. A, tutaj musimy mieć jeszcze jedno, tak? Przesun. Dobrze, że ten list przeczytaliśmy, to nam pomogło.
spowolnienie. Wszedłeś w olej. Pole pokryte olejem mogą cię spowalniać, lub zostawiać po co stać podpalone. Każdy rodzaj powierzchni ma własny efekt. To akurat pamiętam z jedynki, że można było rzucić na przykład olej i potem podpalić to w... Zwój wyładowania elektrycznego. Udało się znaleźć zwój. Wypróbuj go na kałuży wody lub chmurze pary i zobacz, co się stanie, czyli efekty obszarowe, tak zwane. Before you can even touch the lever, you hear a sniff and snort behind you as the snoring magister mumbles himself awake. One bloodshot eye opens and then... Is my shift over? You here to relieve me? No, tak jakby. Wait, you're no magister. You're a sorcerer. What are you doing here, filthy lizard? Oho, mamy pierwszy problem. My fists ache to meet a new face. Musimy się sprawdzić w rozmowie teraz. Z magistrem. Zaraz, ty nie jesteś magistrem, jesteś czerpiącą. Co tu robisz, parszywa jaszczurzyco? Lepiej waż swoje słowa, bo mnie pięści świerzbią. Perswazja, bystrość. Zasalutuj mu i powiedz, że przysłali cię jego przełożeni. Chcą, żeby zameldował się. Powiedz mu, że słyszałeś krzyki dochodzące z góry. Myślę, że i tak pewnie będziemy musieli z nim walczyć. Zaryzykujmy. Powodzenie perswazji. Kontynuuj. If it's not one thing, it's another. And no way I can trust those fools to deal with any nonsense on their own. Can't leave the prisoner alone though. He's been nothing but trouble, I hear. Dobra. Aha, bo to widzicie, nie wiem jaki mam, nie sprawdziłem na razie. If it's all the same, I think it's best he comes with me. Some offense intended. You hear that, Emoir? We'll take it. Zabieram nam więźnia. Keep your hands where I can see them. Pewnie był jakiś kluczowy, jeżeli chodzi o łańcuch z kulą, to nam niepotrzebny. Ło! Co tu się wydarzyło? Walka w Divinity odbywa się w systemie turowym. Wszystkie działania podejmowane są w trakcie, pochłaniają punkty akcji. Twoja tura dobiega końca, kiedy nie masz już punktów akcji. Decyduje kolejność portretów. Okej. Okay. Atakowanie i poruszanie się, czyli mamy 3 kulki, 3 punkty akcji. I tu widzimy, jakie jest zużycie. Wejdźmy mu na plecy. Czemu ja nie mogę? Koniec tury. To było coś o paskach właśnie. Przytrzymaj. A czemu ja nie mogę? Pasek skrótów. Aha, dobra. Przesuń kurde w lewą umiejętność, naciśnij A, by je użyć. Okej. Okay. Nie chciałem tego. Ojej. Anuluj, zróbmy. Czekajcie, bo teraz totem żywiołów. Wyceluj w pole i przywołaj totem. Będzie strzelał pociskami w przeciwników. Przyzwanie. Stwórz własnego żywiołaka. Stwórzmy żywiołaka tutaj. Dobra, mamy pomagiera. Ok,
Czekajcie, aha, czyli on teraz atakuje, tak? Nie, teraz mamy totem żywiołów. Dobra, zróbmy ten totem żywiołów też dla bezpieczeństwa. Mamy koniec tury. Mamy krwawienie. Można naelektryzować lub zamrozić. Twoja tura. Kończmy. Dobra, co my możemy jeszcze zrobić? Wystrzeliwane pociski. No to sam się poraziłem. O, to za blisko stoję chyba, tak? Czekajcie, ja mam... Nie mogę tu... No, muszę to ogarnąć, tą walkę powiem. No i mnie atakuje dziad. Niestety. Nie do końca tu dobrze widać, powiem wam. Jak tu się obracało, to... No dobra. A tak. Damy radę. Krwawienie mu założył. My mamy rezurekta w każdym razie, to nie ma problemu. A widzicie, chciałem tylko przejść. Dobra, zobaczmy, co tu nam za skill został. Smoczy ogień. Oj, to poświęcimy chyba naszego. Podpalenie poszło. Ale mamy mocnego skilla. Wszystkie powierzchnie. No i teraz musimy poczekać. Przy okazji my się też palimy. Przyzwaniec zniknął, ok. No widzicie, ta gra, tutaj trzeba uważać. Znaczy nie miał żadnego lutu, dziad. Zobaczmy, przeszukajmy to jeszcze. Nic. Chodźmy dalej. Zamknięte drzwi. Wejdźmy do drugiej celi, zobaczmy, może tu coś będzie. Wiadra to chyba w całości się zabiera. Miska, materac. Nic też nie ma niestety. No dobra. Mamy 25 minut na budziku. Wytrychy. Naciśnij X, otwórz wytrychy. No ale my po tamtej stronie już jesteśmy, tak? Nie, to jest zupełnie osobne pomieszczenie, patrzcie. Ojej. A my nie mamy wytrycha. Lina do wzięcia, pudło. Ja jestem pudełkiem, powiem wam. A mamy tutaj zwój. Te zwoje można na pasek sobie wkładać i traktować je jako czary. Upuść. Można łączyć przedmioty, także widzicie, jest to bardzo zaawansowane. Mamy drabinę. A to ta drabina to jest tu zejście na dół. Zastanawiam się, skąd wziąć wytrych, wiecie? Na pewno gdzieś tutaj jest. Tutaj go nie ma. No tu żeśmy sprawdzali. Te skrzynie żeśmy też sprawdzali. Tu też chyba nic nie było. Widzicie, problem jest teraz taki, że nie mamy wytrycha. Mamy klucz. Tego żeśmy nie przejrzeli zawodnika. No i miejmy nadzieję, że to jest klucz do tych drzwi. Tak jest.
Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Weźmy towar. Szafka medyczna. Niestety pusta. Stojak źródła. Nie wiadomo, co to jest. Dobra. Tutaj jeszcze coś innego? Nie. Mała mikstura. Łóżko, krzesło, stołek, świece to nie. Trucizna zapalająca. Przenieś świece na pole lub potraktuj ogień, wysadzić drzwi. No i teraz widzicie, staniemy sobie tu dla bezpieczeństwa. I teraz możemy użyć smoczego ognia. Poczekać, aż się wypali. Niestety chwilkę to trwa. Dywan, luksusowe krzesło. Not the most elegant solution, was it? No nie, nie było to super, ale sprytne. Zobaczmy sobie talię kart, weźmy, może do czegoś nam się przyda. Mamy wajchę. Widzicie. Nowhere to go but up. Nie musimy iść po drabinie w górę. Przejrzeliśmy sobie wszystko. Jesteśmy na 30 minucie. Zapisano grę, także jest to dobry moment, żeby zakończyć tutorial z Divinity Original Sin 2. Na pewno będziemy się widzieć w kolejnych odcinkach, bo gierka jest naprawdę świetna i wielka przede wszystkim. Także zobaczymy sobie losy naszego bohatera w następnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia i zobaczenia.